Cześć. Wieczorowy live na Instagramie o różnicach między poranioną kobietą a uzdrowioną kobietą. Dzisiaj byłam na kawie z koleżanką i ona przyniosła ze sobą koleżankę, która zaczęła opowiadać historię. Ja już tą koleżankę znam. Ona kiedyś opowiadała o tym, że mieszka z chłopakiem 3 lata i tam między nimi nie siadło. Mieszkają teraz osobno, ale spotkałem się co tydzień. No i ona mi wtedy opowiadała, że on się nie melduje, że tam jej nie mówi, że ją kocha, nie łapie jej za rękę i takie rzeczy. No i ja jej wtedy doradziłam, żeby ona się trochę bardziej zajęła sobą, etc., etc. Ja nie wiedziałam, że ona dzisiaj będzie, no ale była. Cześć kochana. Ona była na tym spotkaniu z nami i przyszła i mówi, że ją mówi, o cześć, a ona jak tam? No i ona opowiada, że tak, że wszystko dobrze, że się skupiła na sobie, że w jej związku super i że ten jej chłopak tak jakoś się zaczął do niej przybliżać, że jej mówi, że ją kocha. No i dobra. No i mówię, wow, cieszę się, nie? No i później, cześć kochana Asiu, dziękuję Ci. Próbuję od 10 minut włączyć tego live'a, ale cały dzień miałam spokój i teraz akurat przed live'em włączyło mi się gardełko. No a chciałam Wam coś opowiedzieć, a nie koniecznie przekaszleć live'a. Więc nie wiedziałam, czy wchodzić, czy nie wchodzić. W każdym razie. No i tam sobie gadamy, siedzimy w 3. Minęło tam z 5 minut. I ona w końcu zaczyna mówić tam, że ona jest niezadowolona ze swojego ciała, że ze swojej diety, że coś tam, że coś tam. No, że ten jej facet to sportowiec i że ona przy nim tak w ogóle kuleje i w ogóle. A ja mówię, no ale po co zamiast się źle przy nim czuć, to byś sobie zrobiła jakiś plan, zmniejszyła sobie porcję, ćwiczyła 15 minut dziennie i zakochała się w swojej podróży i obserwowała sobie z dnia na dzień, jak te twoje ciało się zmienia. No i ona mówi do mnie, nie, jestem taka nie, nie, i ćwiczenia tam skrzywiła twarz. Później mówi, nie, jestem taka niekonsekwentna. Później mówi, no i ogólnie chodzi o to, nie chcę mi się o niej gadać, chodzi o to, że cokolwiek ona nie powiedziała, to ja oczywiście, ciocia, dobra rada, na wszystko mam odpowiedź, na wszystko mam rozwiązanie, a ona ma na wszystko wymówkę. I tak to jest z kobietami, które są poranione, noszą w sobie dużo ran, z ludźmi w ogóle bez mocy życiowej, bez życiowej mocy, albo z ludźmi, którzy są w swojej tam iluzji, w swoim błotku iluzorycznym się taplają, to oni po prostu na każde rozwiązanie znajdą wymówkę. I później gadamy o tym chłopaku i w końcu do mnie mówi tak ta dziewczyna. Na początku przyszła mówi, że było, że dobrze, nie? A teraz mówi, bo ja jestem zraniona. A ja mówię, teraz jesteś zraniona? A ona, ha, 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 teraz, no teraz. A ja mówię, no dobra, to kto cię zranił? A on mówi, no mój facet. Tam my gadałyśmy o 15 albo 16. A ja mówię, ale czym? A ona mówi, no bo on się cały dzień nie zameldował. I ja do niej mówię, że wiesz, że to może niekoniecznie jest realne zranienie, bo zobacz, mówię, a powiedziałaś mu o tym, że ty chcesz, żeby on się meldował? No nie, tak tego nie powiedziałam. No a ja mówię, no dobra, no ale zobacz, ja się spotykam z kimś 3,5 miesiąca i on też się dzisiaj jeszcze nie zameldował i mówię, ja nie jestem zraniona, więc my obydwie reagujemy na tą samą sytuację zupełnie inaczej, ok? Więc to jest w tobie. Dwa, masz pieprznięty mindset, bo uważasz, że
niezameldowanie się do 15 kojarzy ci się z, odczuwasz jako ból, zranienie. Ok, 2. 3. Nie powiedziałaś mu o tym, więc bez sensu. Mówię, sama sobie to robisz, wiesz o tym. A ona mówi, powiedziała mu, ale nie w takich słowach. A ja mówię, co mu powiedziałaś? No powiedziałam mu, że chciałabym, żeby on coś tam bardziej robił, no i on to powiedział, że to zrobi, ale ona i tak nie jest zadowolona, bo ona by chciała, żeby on robił to sam z siebie, a nie dlatego, że ona mu powiedziała. A ja mówię, no to jesteś egoistyczna, bo jak możesz, po pierwsze to jest mężczyzna, to jest zupełnie coś innego, 2, że jak możesz uważać, że dla kogoś będzie to samo ważne, co dla ciebie, bez komunikacji w dodatku. Ja mówię, dziewczyno, związek to jest praca. To jest non-stop praca, praca. W pierwszej kolejności nad sobą, a w drugiej kolejności nad związkiem. No i ona w ogóle była bardzo niezadowolona, że ja jej mówię, że to trzeba pracować. Cześć. No i później jeszcze tam do mnie napisały klientki i w ogóle jeszcze jakieś takie stare tematy wróciły. A w ogóle co śmieszne jest, siedzimy sobie na tej kawce i jak ja jej tam powiedziałam, zrobiłam jej ten wykład i w ogóle i już tak już po prostu widzę, że nie da się z nią gadać, że ona na wszystko ma wymówkę. Tam moja kumpela zaczęła z nią rozmawiać i w tym momencie dzwoni mistrz świata. No i ja powiedziałam, o dzwoni, że idę na bok, nie? A tamta tak spojrzała i mówi, widzisz? Do ciebie dzwoni! A ja mówię, bo ja mam wyjebane? W sensie nie mam, ale to, znaczy no w takim sensie, że nie siedzę, nie myślę, nie stroszę się jak energetyczny ten pióropusz jesz, żeby po prostu, że czekam, że jestem potrzebująca. No i co, pogadaliśmy z mistrzem świata, bardzo miłe rzeczy mi powiedział, ale to nie jest temat naszego live'a. No i ogólnie dużo teraz do mnie takich kobiet przychodzi, które w swoich relacjach no nie są zadowolone z tego, jak są traktowane. I najłatwiej byłoby powiedzieć, no skoro nie jesteś tak traktowana, jakbyś chciała, no to zawijaj we wrotki, nie? A nie chcę być coachem, który wszystkich uwalnia z toksycznych związków. No niektóre związki są naprawdę toksyczne, to się da ocenić w ciągu 3 minut. Ale pamiętajcie, że do tanga trzeba dwojga i że jeżeli kobieta jest poraniona, to naprawdę nie ma znaczenia, co ten facet robi, bo zmiana partnera nic nie zmieni. Jak ona jest poraniona, jak ona ma te rany w środku, to po prostu będzie cały czas przyciąga to samo, punkt i kropka. I dzisiaj na bazie tej historii przygotowałam dla Was zestawienie, różnicę między poranioną kobietą a uzdrowioną kobietą. W ogóle to, co zawsze powtarzam. Problem wielu kobiet, cześć kochanie, jest taki, że nie postrzegają życia jako nieustający rozwój. Nieustające docieranie do swojej mocy. To nie jest tak, że ja nie mam ran. Ja mam ran. Albo jeszcze, czekajcie. Przyszła ostatnio do mnie klientka i mówi tak. Chcę się pozbyć tego. Chcę to zapomnieć, chcę to zniszczyć, chcę to wywalić z siebie. Nie możesz. Teraz jak szykuję program Alchemia Miłości, to jest takie ćwiczenie magiczne przed lustrem, w którym można zobaczyć wiele swoich wcieleń. Dlatego ten program nie będzie dla osób nowicjuszów ani poranionych dziewczyn. Dla poranionych dziewczyn jest kobieta w mocy,
Alchemia miłości jest dla osób, które rozumieją, że co wewnątrz, to na zewnątrz, że są duchowymi istotami, że miały wiele wcieleń i które rozumieją, że relacja z mężczyzną jest odbiciem ich wewnętrznego mężczyzny. W innym razie nie ma sensu brać tego programu Alchemia Miłości, bo was przerośnie. W każdym razie przychodzi do mnie ta kobieta, mówi, że ona chce się pozbyć, że ona chce to zniszczyć, że ona chce w ogóle... Ja mówię, nie możesz. Nie możesz tego z siebie wyciąć jak raka. Raka też jak wytniesz, a dalej będziesz robiła to, co go spowodowało, to dalej będzie to samo. Więc nie da się tej matrycy, tych ran, tych blizn... Zobacz, jak masz bliznę na ciele, no to nawet jak ją zoperujesz, to zawsze będzie blizna, tam zawsze będzie jakiś ślad. Tak samo jest z ranami w nas, tak samo jest z przekonaniami w nas. Tego się nie da wywalić. Nawet jak się czysto zrealizuje, kim jesteś, to będąc w tym ciele ludzkim, to cię będzie w jakiś sposób dawało sobie znać. Ale to się da przetransformować. To się da przetransformować w coś dokładnie przeciwstawnego, w swoją siłę. To się da... da się z tym żyć, ale żeby to zrobić, trzeba tam najpierw spojrzeć. Tak kurewsko radykalnie. No więc... no i ona była bardzo zdziwiona, ale jak ktoś próbuje się czegoś pozbyć, jak ktoś próbuje coś ukryć, jak ktoś mi mówi, co tam ona mówi do mnie? Aha, ta dziewczyna dzisiaj do mnie mówi z tej kawy. Ona mówi, no to ja widzę, że ja muszę odpuścić. Ja mówię, nie dasz rady odpuścić. Jak to nie dam rady? Ja mówię, bo to nie jest sprawa mentalna. To, co się w tobie zadziewa, to jest ta stagnacyjna, ktoś mnie ostatnio, ja mówię, stagnacyjna energia w tobie, a ktoś mnie pyta, stagnacyjna energia na YouTubie? Co to jest stagnacja? No dziewczyny, no czasami trzeba, wiesz, się domyślić. Ja nie mogę też być waszą mamą, bo jak ja będę waszą mamą, jak ja będę się zachowywała, jak ja będę realizowała z wami archetyp matki, to wy będziecie w archetypie dzieci i nie będziecie w swojej kobiecości stały. W każdym razie ona mówi, jak to ja mam, jak to nie ten... Jak to ja nie dam rady odpuścić? A ja mówię, no nie dasz rady odpuścić, bo to jest kwestia energii w tobie, to jest kwestia części w tobie, one... Musisz na nie spojrzeć, musisz je przyjąć. I ona nie wie, jak to zrobić. No i okej. Co to jest stagnacyjna energia w tobie? To jest to, że stagnacja. Jak jest to stagnacyjne, to coś się nie rusza. To znaczy, że kiedyś na zasadzie jakiegoś eventu próbowałaś, miałaś emocje, których nie mogłaś wyrazić, albo byłaś dzieckiem, nie było w pobliżu rodziców, czy dużo pracowali, czy jeszcze jakaś tam większa patologia była i ta energia strachu, energia odrzucenia, jakaś emocja, po prostu nie mogła się wyrazić. Nikt jej nie zobaczył, nikt nie dał jej przestrzeni bezpiecznej, więc ona się tam uwięziła i na nią się nałożyli protektorzy tak zwani. W medycynie regresyjnej. Nie wiem, czy jest tak jak medycyna regresyjna, ale jak robimy hipnozę, jak się cofam z ludźmi do przeszłości, to przechodzimy przez tych protektorów. To są wszystkie takie kobiety, które mówią, no ja nie czuję, ja nie muszę, ja nie potrzebuję, ja nie to, ja nie to, ja nie tamto. Gówno prawda. No i do czego zmierzam? To nie jest tak, że ja nie mam ran. Cała masa, ok? Z tym, że ja te rany oswoiłam. Ja się tym ranom przyjrzałam. Ja te rany zaakceptowałam, ja im zrobiłam miejsce, ja z nimi porozmawiałam, ja je opisałam, ja się poddałam różnym procesom. I teraz czasami jak te rany, one nie są intensywne przede wszystkim. Ok? Ale jak one czasami dają o sobie znać, czy jest jakiś taki flavor, czy jest jakiś taki powiew, jakieś takie odbicie się echa, to
ja świadomością to widzę tą ranę, ale ta świadomość jest tak świadoma tej rany i taka jest świadomość silniejsza, że jest tylko na zasadzie, aha, okej, okay, tak się czujesz teraz, aha, okej, okay, o to ci chodzi, aha, okej, okay, tak byś chciała, aha, okej, okay, tak masz z tym problem, aha, okej, okay, teraz się odzywasz, bo jesteś zmęczona i ci się teraz włącza. Wszyscy silni ludzie, ludzie, kobiety w mocy, kobiety, które dużo zarabiają, idą po swoje i tak dalej, to nie jest tak, że płyniesz non-stop na jakiejś fali, która ci sama niesie. To trzeba cały czas dokonywać wyboru, czy ja mam zareagować z tej rany, czy ja mam zareagować ze świadomości. Więc ta dziewczyna, tą historię, której wam dzisiaj opowiedziałam, to ona szuka szybkiego rozwiązania. Większość ludzi szuka szybkiego rozwiązania, dlatego większość ludzi ogląda setki filmów na YouTubie, a na przykład nie wykonuje ćwiczenia, które podaje. Już nie mówię, żeby kupować programy, czy nawet warsztaty, ale chociaż wykonywać te ćwiczenia, które podaje za free. To jest taka niesamowita siła w tych ćwiczeniach psychosomatycznych, w tym dotykaniu, spotykaniu się z emocją, pytania emocji, dlaczego się pojawiają, pytania emocji, co chcą nam przekazać, zamiast reagowania emocjonalnie. Niesamowita moc w tym jest. Dlatego Alchemia Miłości to będzie program, w którym będą krótkie wykłady, bardzo krótkie, 5-10-minutowe i będą ćwiczenia. Ćwiczenia będą magiczne, alchemiczne, tantryczne. Będzie praca z energią i z magią, alchemia. Będziemy się alchemicznie przemieniać. Będziemy pracować z ciałem, z głosem, z trzecim okiem, z lustrem. Dlatego naprawdę to nie jest program dla osób, które chcą szybkich rozwiązań. Te ćwiczenia zmienią Was bezpowrotnie i te ćwiczenia będziesz mogła używać, zawsze do nich wracać. Będziesz mogła tak doszlifować figurę, męską figurę w sobie, wewnętrznego mężczyznę w sobie. Pamiętaj jedną rzecz. To Wam zdradzę jedną rzecz z Alchemii Miłości. Każda kobieta w swojej świadomości nosi mężczyznę, który jest zlepkiem wszystkich mężczyzn w jej życiu, wszystkich figur męskich w jej życiu. Oczywiście ma swój zalążek u taty. Oj, się oblałam. I każda relacja z mężczyzną w Twoim życiu jest odzwierciedleniem tego wewnętrznego mężczyzny. Dlatego na Alchemii Miłości będziemy się spotykać z naszymi wewnętrznymi mężczyznami. Bardzo, bardzo, bardzo potężny proces. Naprawdę nie... Ja będę weryfikowała ludzi, którzy będą kupowali program, także nie każdy się dostanie. Zresztą będzie przecena będzie trwała, przedsprzedaż będzie trwała tydzień, później tydzień będzie o 100 euro droższa i później tak. Naprawdę warto, ale tylko dla osób, które albo są po kobiecie w mocy, albo rozumieją i używają to, co do nich mówię. Także BHP, tam chyba jeszcze zrobię jakąś inwokację, żeby tam zabezpieczać się przed tymi rytuałami, ale to jest, będzie potężny program. Będziecie tak głęboko w siebie zaglądać, jak nie znamy tego. Ani ze szkoły, ani z rodzin, no chyba, że ktoś miał jakąś matkę czarownicę, okultystkę, to wtedy tak. Bardzo zaawansowany program. Dobra. Różnica między poranioną a uzdrowioną kobietą. Poraniona kobieta
ona ceni to, co karmi jej ego, zamiast to, co karmi jej duszę. Już z powrotem. Poraniona kobieta ceni to, co karmi jej ego, zamiast to, co karmi jej duszę. Czyli na przykład są oni razem, nie mają wspólnych wartości, nie dogadują się, nie widzą, skaczą sobie do gardła, a ona będzie chciała, naciskała na przykład na małżeństwo. Bo ona będzie ceniła małżeństwo. I się będzie wydawało, ok, jak ja będę miała małżeństwo, to ona to ceni. I się wydaje, i się kojarzy to z bezpieczeństwem. Jeśli nie kojarzy z bezpieczeństwem udana relacja, komunikacja, robienie przestrzeni dla dwojga, tylko małżeństwo. Uzdrowiona kobieta natomiast ceni wszystko, co karmi jej duszę. I rozwija swoją wiedzę. Ponieważ rozumie cnotę, że co wewnątrz, to na wewnątrz. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Tak, to jest złota zasada, to jest wielka cnota. Jak ktoś zrozumie tylko tą jedną cnotę, że co na zewnątrz jest refleksją tego, co wewnątrz. Jak ktoś to naprawdę uwierzy i głęboko przeżyje i jest kreatywny, to de facto nie potrzebowałoby żadnego już coacha. Niestety jest tam tyle kabli, jest tam tyle podświadomych przekonań, jest tam tyle utożsamiania się z tego ego i z tą iluzją i z tymi częściami, że często potrzeba przewodnika. Natomiast nie polecam nikomu przewodnika, który mówi tylko o fiołkach, kwiatkach i jedności. Także poszerzanie wiedzy. Dźwinga pisze, ale zawsze warto się rozwijać. No tak, jak ktoś się nie rozwija świadomie, no to życie cię rozwija. Ci ludzie, którzy są ze sobą w relacjach i rzucają sobie się do gardeł, to oni to ich życie koczują. Oni będą się ścierali. To ścieranie ma ich nauczyć. Tak? Z tym, że kobiety zamiast brać tą lekcję, że co na zewnątrz, to wewnątrz. Czyli skoro on tak na mnie patrzy, skoro on tak na mnie reaguje, skoro on tak mnie traktuje, to znaczy, że coś jest we mnie. Jakaś tam jest energia nieuzdrowiona, jakaś tam część we mnie jest niedowartościowana. Albo nie masz po prostu wiedzy, tak? Kiedyś kobiety przed parę lat nie miały może wiedzy, że mężczyzna to jest provider, protektor, czy że to jest męskie. I same bawiły się w Wonder Woman i providerowały. Na przykład to mogło wynikać z braku wiedzy kiedyś, nie? Dobra, lecimy z tą listą, bo mi gardło nie pozwala na live'a dzisiaj. No, także ona widzi wartość w ta poraniona kobieta, nie? W dzieciach, w małżeństwie, w mężczyźnie, jakby obiekt zewnętrzny ona bardzo ceni. Ona bardzo to wartościuje, a uzdrowiona kobieta również widzi wartość, ale w rodzinie, w swojej karierze, w swojej relacji, przez pryzmat tego, ile ona nad sobą pracuje. Ona wie, ona nie ma takiego mindsetu, a on mi to, a on mi tego nie, albo a te dzieci to. Ona wie, że te rzeczy właśnie wychodzą z niej i że ona jest współtworzycielką. Takie ładne słowo, że ona odwzajemnia tą
odwzajemnia, jest w tej odwzajemniającej się relacji z tym zewnętrznym, co ja przed chwilą powiedziałam, obiektem, relacją. Ona jest tym obiektem w relacji. I ona tak to bardzo ceni i tak to wartościuje, bo wie, że jest tego częścią. Poraniona kobieta, ona próbuje, jak Salomon, lać z pustego. To są takie kobiety, które są skore się tylko zmieniać, kiedy już naprawdę, 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 naprawdę wali się grunt pod nogami. Mam takie podopieczne, którym się wydawało, że mają stabilizację od mężczyzn, bo te ich przepychanki już trwają od bardzo dawna i w sumie to on tam płaci za ten dom i kupuje to jedzenie i on tak cały czas mu tam próbuje jeszcze więcej na niego, od niego. Nie, mówię, weź się uspokój. Weź się uspokój, zajmij się sobą. Oczywiście ustalamy cały plan, co robić, jak robić. Dopiero kiedy ten mężczyzna już naprawdę daje znać, że on nie ma ochoty, to one z tego strachu są gotowe nad sobą pracować. Ale widzicie, to ego jest takie wstrętne czasami, że ono cały czas zapomina. Te moje no lepiej się przyznać, bo dopiero jak się przyznasz, to zacznie się zmiana. Cześć, kochanie. Zobacz, ile razy byłeś w takiej sytuacji, że wydawało ci się, że masz nową dietę, albo nowy projekt, albo nawet te postanowienia noworoczne. Przecież to na samym początku odczuwasz jako takie realne, że to na pewno 100%. A później cię wśrubuje w życie stare programy. Cześć, Gosiu. I po prostu szlak wszystko trafił. Tak? Albo sobie czytasz książkę, myślisz sobie, wow, najlepsza książka na świecie, a później po pół roku ktoś ci mówi o tej książce, co myślisz, a kurwa, miałam kiedyś przeczytać. Rozumiecie? Ego zapomina, dlatego ta praca nad sobą, ta alchemiczna praca, praca z energią, praca ze swoim ego, praca z wewnętrznym dzieckiem, praca z duszą, może nie z duszą się nie pracuje, ale ta świadomość tego, kim jesteśmy, to trzeba codziennie pielęgnować. Codziennie. Ja, jak czasami przychodzą do mnie ludzie po szybkie rozwiązania, to sobie myślę, wow. Bo ja pracuję 14 lat. I to jest wewnętrzna praca. Jak czasami jest jakiś stan albo lęk, ja teraz nie pędzę gdzieś tam negocjować z ludźmi albo ich uświadamiać o tym. Tylko najpierw robię wszystko, co w mojej mocy, żeby sama być z tym okej. To przyjąć, zrozumieć. Albo kiedy jest coś źle, kiedy jesteś niezadowolona z ciała, z diety, ze związku, z tego, jak się komunikujesz, z tego, jak się zachowujesz, to najpierw trzeba to nazwać, że to jest po prostu takie gówniane, jakie jest. I że jesteś niezadowolona. I dopiero jak to nazwiesz, to będzie przestrzeń na pomysł, okej, to co ja mogę zrobić? A najczęściej jest tak, że ludzie mają to gówno śmierdzące w sobie, nie zagląda się tam całe życie, śmierdzi. I śmierdzi jeszcze bardziej przy bliskich, intymnych relacjach. I potem się idzie do faceta,
daj mi to, zrób mi to, zachowuj się tak i tak, 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 tak. Ten facet już na siłę powie, że tak, to wtedy znowu dalej niezadowolone, bo powiedział, że na siłę, a nie mógłby od siebie zrobić. I to jest właśnie ta niechęć patrzenia i próbowanie egzekwowania na zewnątrz. To się zawsze kończy fiaskiem. To się zawsze... Nie, to nie jest dziwne. To w ogóle nie ma prawa bytu. A co z pełną akceptacją siebie w pełni? A co z pełną akceptacją siebie w pełni? Nie rozumiem twojego pytania, Gosiu. Więc ta poraniona kobieta leje z tego pustego. Czyli ona nie patrzy na siebie, jak ona jest, co ona tam ma i w ogóle, tylko ona po prostu jakby próbuje zaleczyć albo załagodzić rezultat tych przyczyn, które leżą w niej. Zamiast pójść do przyczyn, to ona tam próbuje cały czas z tymi skutkami wchodzić w kompromisy ze skutkami swoich zachowań i ran, negocjować. A kobieta, która jest uzdrowiona, to rozumie, sprecyzuj Gosia swoje pytanie. Kobieta uzdrowiona rozumie, że samo miłość i samo dbanie o siebie, pilates, odpoczynek, pasja, i tak dalej, to że to samo dbanie i samo miłość, uzdrowiona kobieta to rozumie, że samo dbałość i samo miłość jest centrum jej zdolności, żeby być w służbie dla innych. Większość relacji, które większość relacji, z którymi przychodzą kobiety i opowiadają o swoich relacjach, to przysięgam wam, czekajcie, muszę się zastanowić, czy mam chociaż jeden przykład. No, dwa przykłady mam. Więc większość relacji, 95%, to są relacje obustronne. To są relacje, w których kobiety nie dają nic. I chciałabym powiedzieć, że kobieta jakby odbija mężczyznę, tak? Oczywiście, że jak mnie mężczyzna by nie szanował, nie dawał mi czasu, etc., no to wiadomo, żebym nie mogła rozkwitać. Ale większość tych relacji, w które one powchodziły, to jest tak na przykład, że on na początku mówił, że nie, a ona się tam wypchała i potem zdziwiona. Albo nie było takich samych wartości, tylko seks, chemia, powstała relacja i teraz jest przyciąganie liny. Albo większość dziewczyn zaakceptowały go takim, jakim jest. Mimo tego, że... Ale liczyły. No mi mówią, nie? Bo ja myślałam, że on się zmieni. Bo ja myślałam, że jak będzie dziecko, bo ja myślałam, że jak będziemy razem, bo ja myślałam, że to, że wtedy on przestanie to piwo pić, to palić i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że nie ma rozwiązań z takich sytuacji. Są rozwiązania poprzez wrócenie do swojej mocy, komunikację, granice, konsekwencje. Bycie kobietą w swojej mocy. Tylko, że jak wstaniesz w swojej mocy, to jest właśnie to. Że jak wstaniesz w swojej mocy, to już nie będziesz zainteresowana typem, który na ciebie nie zwraca uwagi, który jara, który pije. To jest właśnie ten problem, że te dziewczyny są, kobiety są w relacjach, typu to robi, a one tam się pchają. A one go próbują, nie wiem, mu przetłumaczyć, uzdrowić, wykrzyczeć. Wyobrazić się, w sensie zobrazić się i wyobrazić się w ten sposób.
tracąc swój czas życiowy, tracąc swoją energię życiową, potencjał. Okropne to jest. Dlatego ja od przyszłego roku zmieniam politykę swojej pracy. Nie będę już robiła sesji jeden na jeden. Także coaching jest możliwy do końca tego roku. Natomiast powstaną olbrzymie programy i przestrzenie, w których będzie można te swoje części pointegrować, te swoje części przetransformować. Ale tak jak mówię, to jest nieustający proces i tylko w tej swojej wewnętrznej autonomiczności można odnieść jakikolwiek sukces w ogóle w życiu i w relacji. Jak nie masz wewnętrznej autonomii, wewnętrzna autonomia nie oznacza zosi samosi, nie oznacza tego, że wszystko sama i że ja teraz nie przyjmę pomocy żadnej albo schronienia u mężczyzny. Wręcz przeciwnie, kiedy jesteś właśnie wewnętrznie autonomiczna, kiedy kochasz siebie, a kochanie siebie... Czekaj. Gosia. Czy powinnam najpierw pokochać to, jaką jestem tu i teraz, nawet jak nie jestem doskonała? Co to znaczy, Gosia, najpierw? Weź mi sprecyzuj. Czy powinnam najpierw pokochać to, jaka tu jestem? Nawet jak nie jestem doskonała? Najpierw niż co? A co by miało być najpierw niż pokochanie siebie? Nie ma czegoś takiego jak doskonała. Przecież to już mówiłam tysiące razy. Nie ma czegoś takiego jak perfekcja. Kompletność stanie w mocy, w pełni, w kompletności to nie jest doskonałość. A już na pewno nie w materialnym wymiarze. Pełnia to jest jasność i cień. Pełnia to jest dobre i złe. Ale to, że ktoś ma rany, czy jakieś tam ciemności, ułomności, nie wiem, słabości, to można to mieć, wciąż przyjmować, pracować z tym, integrować to, nie chować się przed tym, wykorzystywać energię bólu, że się to ma do transformacji, a nie krzywdzić innych ludzi, albo nie zmuszać innych ludzi do czegoś, bo ja taka jestem. To jest pełnia, nie ma czegoś takiego jak doskonałość. Tak, ale akceptacja. Akceptacja, jak wygląda akceptacja? Czy samo to, o, akceptuje się, to by pomoże? Nie, eksponowanie się na ciężkie chwile i ciężkie sytuacje i wtedy zaakceptowanie się. Czyli na przykład przytyjesz 5 kilo. Niespodziewanie. No i przytyłaś. I patrzysz się do lustra i mówisz, kurwa. To lepiej ci będzie energetycznie w życiu, związkowo, finansowo, w ogóle wszędzie, jak powiesz, no przytyłam, spasłam się, zalałam się, cokolwiek. Wykorzystasz to swoje niezadowolenie, żeby wrócić na ścieżkę dobra i miłości. Ale zanim to zrobisz, no to przyjmiesz to, co jest. Czyli przyjmiesz ten cień. Ale jak ty zaczniesz się wyzywać, że jak gruba to nie warta, że jak gruba to to tamto i zaczniesz z tej energii działać, to później znowu wrócisz do tego samego. Kobieta, która jest poraniona, ona jest zazdrosna o inne kobiety, o wygląd,
Jakiś tam musi, jakiś musi być tam przejaw złości zawsze w stronę kobiety. Jak nieładniejsza, jak niezgrabniejsza, jak niebogatsza, coś tam musi być, jakiś syk. Tak, jakiś kontrakt. Kobieta uzdrowiona nawet nie jest zainteresowana, żeby się porównywać do innej kobiety. Nie jest zainteresowana w jakiś żaden sposób myślą, słowem, wzrokiem, żeby przyćmiewać czyjeś światło, bo ona stoi w swoim własnym blasku, w swojej własnej indywidualności. Ona rozumie, że nie ma drugiej takiej. Kobieta poraniona żyje dla dramatów, plotek. Czyli to będą kobiety, które na przykład będą za wszelką cenę musiały, będą czuły presję, żeby sprawdzić facetowi telefon. I będą to tłumaczyły, bo tamto, tamto. Nie. Ten strach, ten lęk, ta presja, ona jest w tobie. Nie wiem, z której strony. Najpierw była w tobie, dlatego go przyciągnęłaś. Przecież nie mogło być tak, że przyciągnęłaś super zdrowego, ekstra, boskiego, odpowiedzialnego, cudownego partnera, a później wyszedł z ciebie ten Dragon Ball, ta ciemność, to... Rozumiecie? To jest zawsze równe sobie. I może na początku tego nie widać, bo jest chemia, bo jest zauroczenie, ale kobiety, które zaglądają w telefon, to one no ja już powiedziałam, moim zdaniem trzeba przyjąć tak zwane stare. Nie żeby przyjąć, żeby się z tym identyfikować. Wy i tak jesteście przecież dłuższej świadomości. Więc jak chcecie coś osiągnąć w ciele kobiety, w tym życiu, być szczęśliwe po prostu, to żeby być szczęśliwym, trzeba nauczyć się operować w bólu. Nie powiedziałabym, nie wiem, czy też w ogóle określenie zmiana przekonań, czy to jest właściwe określenie. Raczej przetransformowanie. Bo podświadomość to jest, ona jest jak gąbka, to jest jak pula, to jest jak takie jakieś pomieszczenie, do którego zostało przysiąknięte pewnymi przekonaniami. One ci zostały tam zaimplementowane. One się wrosły w twoją podświadomość. Poczekajcie, ja muszę sobie pomyśleć o swoich przekonaniach, które zostały zmienione. Czy ja to zmieniłam, czy ja to przetransformowałam? Tylko sobie muszę... Kiedyś miałam przekonanie, już nie pamiętam, ale chyba miałam przekonanie, że wszyscy mężczyźni zdradzają. Albo że mężczyźni ogólnie są niebezpieczni. Że nie można im ufać. Takie miałam przekonanie. Miałam przekonanie, że nie można ufać mężczyznom. Ja teraz bardzo, 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 bardzo ufam Mistrzowi Świata. Ale zanim przyszedł Mistrz Świata, któremu mogłam zaufać i który się okazał warty zaufania, to ja już wcześniej, ja przetransformowałam to przekonanie, ja go nie zmieniłam. Ja nie zmieniłam sobie, nie ufam mężczyznom, mężczyznom nie można ufać, można ufać. Tylko ja je przetransformowałam poprzez wewnętrzną pracę,
poprzez pracę z wewnętrznym mężczyzną. O, ja też mam takie przekonanie. Dlatego nikomu bym nie radziła wchodzić w żadną relację, dopóki macie takie przekonanie. Bo to przekonanie będzie Wam bardzo obecne w Waszych relacjach. No, Aga, ja jesteś dobra, ta uczestniczka do programu Alchemia Miłości i pomieszczenie w sobie wszystkiego, czyli nawet jeśli nie jest okej, bo boli i wiem z serca, że to jest okej. Tak, tak, tak. To jest... ludzie nie rozumieją potencjału bólu, ludzie nie rozumieją potencjału strachu. Ja dostaję jakieś wiadomości prywatne od jakichś nawiedzonych kobiet, które mi mówią o jedności jako ostatecznej rzeczywistości, prawdzie, coś takiego. Ten poziom Brahmana, jedności, stopienia się, jedności, że wszystko jest jednym, to jest pewien poziom świadomości, ale to nie jest ostateczny poziom. Bo tego świata materialnego nie byłoby, gdyby nie dualizm. Ten świat materialny, cała materia, wszystko, co jest materialne, jest iluzją, bo jest tymczasowe. Jest odbiciem światła, czyli ducha, czyli duchowości. Materia jest odbiciem duchowości. I tak samo, żeby zrozumieć jakby swoją boską naturę, najpierw trzeba się przepoczwarzyć przez tą swoją ludzką naturę, przez tą swoją egoistyczną naturę. Trzeba ją zrozumieć, to ego zrozumieć. Ale kiedy jest problem? Problem jest wtedy, kiedy ktoś się identyfikuje na przykład tylko i wyłącznie z ego. Albo problem jest i z ego się identyfikuje i ma wtedy problem, nie może wyjść z tego pudełka. Albo ma ktoś problem, kto wierzy właśnie w jakąś, kto się identyfikuje tylko 100% z duszą, albo z jakąś jednością, z jakąś mazią, uniwersum, a ono myśli, że jest Bogiem i tak sobie chodzi i wkręca, to wtedy jest jak słoń w składzie porcelany, bo nie jest w stanie pracować z materią. A my kobiety wracamy do swojej boskości. Jak my wracamy tutaj do boskości? Jak my wracamy do samorealizacji? No poprzez ciało, poprzez ból. Więc próbowanie unicestwienia tego bólu, albo wymazanie go, albo w ogóle pozbycie się go jest bez sensu. Lepiej go poczuć, ujarzmić, poznać, poczuć przede wszystkim. Ale ludzie się boją czuć, mają na te rzeczy ponakładane swoje nazwy, etykiety i dlatego to tak wszystko mozolnie idzie. A może nie idzie mozolnie, może idzie szybko. Trzymaj się, kochana. Dobra, szybciutko. Więc kobiety poranione będą żyły dla dramatów, dla plotek. Też, jeżeli jesteś kobietą, którą interesują takie rzeczy, tak? Która się tym fascynuje, no to możesz na pewno wiedzieć, że coś jest w tobie nieuzdrowionego. Coś tam jest jakieś... śmierdziuch jakiś. Kobieta uzdrowiona natomiast żyje po to, żeby żyć w swojej mocy, żeby żyć w swojej indywidualności, autentyczności, dla swojej kobiecości, dla misji, dla swoich sióstr, dla radości. Kobiety poranione zostają z partnerem, który je poniża, zostają po prostu przy nim, mimo że już by mogło odejść wiele razy. Kobieta uzdrowiona
ma bardzo niską tolerancję na to, żeby być poniżana, okłamywana, ignorowana, nieszanowana. Ok? Czyli jak ja bym zauważyła, że on mnie źle naprawdę traktuje, poniża, albo nie bierze na poważnie, albo coś kręci, to ja jako uzdrowiona kobieta mówię sayonara. A poraniona kobieta będzie tam się dalej ciskać, dalej ciskać, dalej ciskać, bo jest rezonans. To kłamstwo z tą raną na przykład. Poranione kobiety mają cały czas jakieś potyczki z innymi kobietami. Czyli te wszystkie kobiety, które mają jakiś problem do mnie, mało ich jest, ale są, tak? Mi jakieś tam wiadomości, komentarze piszą, jakbym... Zobacz, jak ktoś mnie ogląda, to ja wychodzę z założenia, że mnie oglądają ludzie, którzy coś ode mnie potrzebują, tak? A one mi na przykład tam chodzą, piszą mi maile. Ja nie prosiłam o te maile. Zobaczcie, jakie to musi być dużo ego, że ona myśli, że ja mam czas to czytać. A jeszcze tam ona się podpisuje pod duchowością ostateczną, nie? Więc te kobiety, które mają potyczki ze mną, kobiety, które mają potyczki z jakimiś kobietami, to są kobiety nieuzdrowione. A kobieta uzdrowiona rozumie, że jej wibracja. Przyciągasz takich ludzi, jaka jesteś. Przyciągasz to, czym jesteś. Punkt i kropka. Co na zewnątrz, to i wewnątrz. Najgłębsza cnota. Jeszcze 3, idziemy spać. Kobieta poraniona, jej seksualność jest stłumiona. I wtedy ona, ten seks, ona doświadcza tego seksu tak, że to się musi kończyć jeszcze jakąś dodatkową traumą, jeszcze jakimś dodatkowym bólem. Albo używa tego seksu, żeby coś osiągnąć. Żeby zamanipulować. Bardzo nieuzdrowiona tam jest. W środku. A kobieta uzdrowiona, ona jest bardzo wyzwolona seksualnie. I ekspresja, i esencja, i emanacja, i w łóżku jest bardzo wyzwolona, bardzo wyzwolona. Tam nie ma wstydu, ani innych blokad. Z tym, że to nie jest tak, że ona jest wyzwolona ze wszystkimi, ona ma mocne granice, tak? Tam, żeby się dostać do sezamu, to trzeba przejść przez wiele przepaści. Także ona bardzo selekcjonuje, z kim wymienia tą energię seksualną, DNA i w ogóle. Ale jak już jest z tą odpowiednią osobą, to wtedy jest bardzo wyzwolona. Wstyd, słanianie się, niechęć do seksu jest oznakiem nieuzdrowienia, poranienia. Poranione kobiety noszą w sobie poczucie winy, wstyd lub inne matczyne rany, a kobieta uzdrowiona aktywnie pracuje nad rodzicielskimi ranami, czyli nad tą figurą żeńskości i męskości w sobie i ogarnia też wewnętrzne dziecko oraz od czasu, kiedy trzeba. To jest taka wewnętrzna, nieustanna samorefleksja. To jest, nie jest coś, o, jestem nieidealna, muszę być idealna, jestem nie tego, tego, tego mam, tu mi brakuje po tej klepki, o Boże, a ja też to mam, o Boże, a też to mam, o, to też mam. Nie, to jest, jestem w procesie i po prostu cały czas robię. Boże, dziewczyny, jakbyście wy wiedziały, co ja przeszłam przez ostatnie 2 tygodnie, ile to było umierania, ile to było różnych dziwnych rzeczy, które ze mnie wychodziły, ile to było tematów. Jestem, stoję, nic się nie zmieniłam, trochę jestem tylko przetyrana, dzisiaj bardzo zmęczona, zresztą jest prawie 23 chyba, ale to, że jakieś rzeczy wypłynęły, czy było jakieś zmęczenie, czy się jakieś błędy popełniło, czy coś takiego, who cares? Mamy wiedzę i jesteśmy w procesie.
Kiedyś usłyszałam, że wstyd jest najtrudniejszą emocją do przetransformowania. Zgadzasz się z tym? Nie nadawałabym im najtrudniejsza, najmocniejsza, najlżejsza. Nie robiłabym takiej segregacji, gradacji. Natomiast tak, wstyd jest mocny, bo wstyd mamy praktycznie wszędzie. Przez to właśnie, że system tak ludzi szkoli na bycie takimi żołnierzykami, więc moda taka sama, muzyka, wszystko takie same. Jak ktoś jakiś był troszkę inny, czy indywidualny i tak dalej, zawsze był, odstawał, był jakiś dziwak, emocji nie można pokazywać, więc wstyd jest praktycznie na wszystkim. Każdego dosięgły macki religii, więc cała religia ocieka wstydem. Odczuwanie emocji, płakanie, wstyd. Wstyd jest wszędzie. Ja bym nie patrzyła na wstyd jako na najtrudniejszy, tylko bym na przykład sobie pomyślała, że jest najciekawszy. Jest najbardziej wyzwalający. Ja miałam bardzo dużo wstydu. Bardzo dużo wstydu. Miałam wstyd dotyczący tego, jak mówię, w językach obcych, jak mówię, o Jezu. Miałam aż do paraliżu. Miałam wstyd w łóżku być prawdziwa, wyzwolona. Wstyd mówić o emocjach miałam. Wstyd mówić o tym, jak naprawdę się czuję. Miałam bardzo, bardzo dużo wstydu. I mogę powiedzieć, że wstyd nie jest najtrudniejszy, tylko jest najbardziej zajebisty, bo jak się czegoś wstydzisz, to wystarczy, że zaczniesz robić to, czego się wstydzisz. I kiedy zaczniesz to robić, to zaczniesz uwalniać wstyd ze swojego ciała. Będzie ci trochę creepy, cringy i tak dalej. Później, jak ci będzie cringy, creepy i awkward, jak będzie ci niezręcznie, to wystarczy, że będziesz wtedy w tych emocjach, będziesz się przyjmowała, nie? Co już się dzieje z tymi włosami? Czyli jak podchodzimy do wstydu? Wstyd robimy tak, że czegoś się wstydzę i dokładnie muszę zrobić to, czego się wstydzę, a później, ponieważ zrobiłam to, kurwa, już to zrobiłam, to muszę z tymi wszystkimi emocjami po prostu się zostać, utrzymać, przyjąć je. I tak się robi z tego, czego się wstydziło, swoje supermoce. Ostatnia rzecz. I lecę, bo muszę iść spać. Kobieta, która jest poraniona, nie daje w relacji ekwiwalentu. Ekwiwalent to jest coś o równej wartości. Nie daje ekwiwalentu tego, czego sama wymaga. Czy to są kobiety, które na przykład obrażają się, nie umieją się komunikować, nie umieją się same nudzić, nie mają swoich pasji, nie robią nic dla siebie, a jednocześnie wymagają od faceta, żeby to on dla niej robił, żeby to on jej pieścił, żeby to on im dawał, żeby to. Czyli wymagają, jednocześnie nie dając ekwiwalentu. Czegoś równoznacznego. Równoznacznego energetycznie. To nie jest tak, że jak on płaci, to ty masz płacić. Tylko energią, tak? A tutaj kobiety chcą męskości, chcą ich, żeby im dawać, a same kompletnie poblokowane, same po prostu nie umieją się sobą zająć. Kobieta, która jest uzdrowiona, uwielbia wręcz zbalansowane, zdrowe, odwzajemniające relacje. Zbalansowane będzie na przykład polegało na tym, że spędzamy weekend razem, a później tydzień nie. I w tym tygodniu ja pracuję nad sobą, nad swoją kobiecością, nad swoją przyszłością, nad swoją autentycznością, nad swoją emocjonalną wytrzymałością, nad sobą, nad swoim życiem. Bo facet to nie jest twoje życie. On może być częścią jego. Możesz się dzielić swoją energią na odwzajemniających się zasadach.
Natomiast natomiast nie robić z mężczyzny centrum pępka swojego świata, bo to jest droga do piekła umysłowego. Dobrze, dziewczynki. Dajcie mi jeszcze znać, jak Wam się podobał temat. Widzę, że tutaj dzielnie 34 sztuki cały czas były. Idziemy już spać. Jest 10:30, idealna pora na sen. Trzymajcie się i do miłego zobaczenia.